Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu. Jesteśmy, jak widać, na kempingu Sandbilla przy jeziorze bocznym tutaj na Mazurach i dostaliśmy przesyłeczkę i będziemy testować dzisiaj rowery. Rowery firmy Yobo Bike. Tym razem wlatuję sam. Bierzemy się w takim razie za unboxing tych dwóch pudeł, no i będziemy składać. Zobaczymy, jak nam to pójdzie, ile czasu nam zajmie takie składanie tych rowerków. W późniejszej części tego vloga będziemy testować te rowery. Dobra, więc co, zaczynamy. Żona, przecinaj. Zobaczymy w ogóle właśnie, jakie one są wielkościowo, jak są ciężkie, jakby się nam sprawdziły w podróży takie właśnie rowery. No i zobaczymy, czy fajnie nam tutaj po prostu będzie nimi pojeździć po pięknych mazurskich ścieżkach rowerowych. To co, najpierw jeden, później drugi, nie? Tak jest. Powiem wam, że jeżeli chodzi o zapakowanie roweru, jest to bardzo profesjonalnie zapakowane. Jest dużo takich elementów, takich wiecie, gąbkowych, piankowych, żeby podczas transportu ten rowerek się nie obijał. Wszystko jest wystreczowane, trytytkami jest powiązane, żeby po prostu nie przesuwało się. Także widać, że firma dba o to, aby ten towar do klienta przyjeżdżał w jak należytym, że tak powiem, porządku. Słuchajcie, w momencie, kiedy montujemy ten właśnie wachlarzyk tutaj w rowerze, to należy pamiętać o tym, żeby lampka była przyczepiona od razu, bo tak to będziecie musieli kolejny raz odkręcać i montować lampeczkę. Montaż takiego rowera, około 30 minut nam to zajęło. Wkładaliśmy go pierwszy raz. Znaczy taki model przynajmniej, pierwszy raz. Generalnie przed uruchomieniem trzeba włożyć kluczyk tutaj do baterii i dopiero uruchamiają się liczniki. No i fajną rzeczą, słuchajcie, jest jeszcze ten koszyk i do tego możemy zamontować sobie od razu torbę termiczną. Więc jeżeli chcemy gdzieś pojechać, prawda, i zabrać ze sobą coś na piknik na przykład, no to fajnie, bo jest taka przenośna torba. I później można sobie, słuchajcie, podepiąć te paski i po prostu przenosimy torbę z jakimś bagażem ze sobą. Nie trzeba się tu z niczym kłopocić. Czyli na plaży taka mini lodóweczka. Tak, super. Muszę wam powiedzieć, że już jak składałem drugi, to czas składania znacznie krótszy. 10-12 minut doskładałem. Rowerek na pierwszy rzut oka bardzo fajny, taki designerski, lekki, ten ma fajny kolorek grafitowy. Tu jeszcze różne śruby, podmontowanie dodatków, pewnie jakichś bidonów i tak dalej, to pewnie w akcesoriach firmy Yobo Bike też znajdziecie. No tak mówię, my jeszcze idziemy dopompować koła, bo jest trochę mało powietrza. No i sobie wybieramy się, słuchajcie, na wycieczkę po Mazurach. Także rowery mamy już napompowane, nie są naładowane do pełna, bo jedziemy je od razu po prostu przetestować. Jedziemy do Giżycka, mamy około 13 km, ten się już włącza, ten ma mniej baterii, biały, 58%, ten drugi ma 79%, także zobaczymy, jak będą miały po przyjeździe do Giżycka, jak się będzie nam jechać, tam wam pokażemy, jak to wszystko wygląda w ogóle i zdamy wam relację, także obserwujcie. Powiem wam, że no to jest coś fantastycznego. Jak człowiek jedzie na rowerze, to ten otaczający nas świat ma całkiem inny wymiar, bo czuć te wszystkie zapachy, tak? To wszystko, co nas dookoła otacza, no fajnie sobie było przypomnieć. A co do samej jazdy rowerem, no to powiem wam, że sprawuje się bardzo fajnie. Jedzie się na nim bardzo wygodnie.
Fajne jest to, że tutaj za pomocą tych przycisków zmieniamy sobie po prostu moc, jaką mamy mieć wspomagania, więc kiedy jedziemy pod górę, możemy sobie dać większą moc i wtedy mniej się męczymy i to tylko jednym ruchem kciuka, więc to jest też fajne w tym rowerze. Na takie, słuchajcie, krótkie wypady, typu zabrać go ze sobą gdzieś w podróż, będzie na pewno fantastyczny. Zobaczcie, on jest całkiem nieduży. Złożymy go jeszcze na pół, więc wtedy zajmie nam całkowicie mniej miejsca. Na pewno nada się do takich właśnie szybkich wyjazdów gdzieś, żeby sobie, nie wiem, podskoczyć do sklepu, czy też dla przyjemności zrobić parę kilometrów. W dłuższe trasy raczej myślę, że trzeba byłoby się bardziej zaopatrzyć w rower, który będzie mieć większe koła, no bo daje nam to zawsze, prawda, większe możliwości szybszej jazdy. Ale ten, pomimo tego, że te kółka ma małe, poradził sobie znakomicie, także mi się nim jedzie naprawdę fajnie i zaraz ruszam dalej. Dojechałam do Giżycka. Jestem właśnie tutaj nad kanałem, czyli przejechałam, słuchajcie, 12 km z hakiem. Zostało mi 31% mocy baterii. Przełączałam tak maksymalnie do czwórki, jak chodzi o wspomaganie jazdy, więc resztę nadrobiłam nogami. Ale co wam powiem, no jechało się naprawdę bardzo fajnie, bardzo wygodnie. To fajna przygoda, więc jeżeli chcecie zabrać gdzieś ze sobą w podróż taki rower, to myślę, że sprawdzi się wam bardzo fajnie. Może nie na jakieś bardzo długie wyprawy, nie na jakieś bardzo długie trasy, ale myślę, że takie 20 do 30 km spokojnie sobie nim przejedziecie, więc no... Podróż, gdzieś zabrać go ze sobą, nie wiem, czy na łódź, czy kamperem, czy przyczepą, to na pewno będzie dobra opcja. No jego wymiary są też właśnie fajne i to, że możemy go złożyć na pół. Jak już gdzieś tam wcześniej wam mówiłam, waga rowera to jest też lekko ponad 20 kg z baterią już, więc nawet w momencie, gdyby brakło po prostu tego wspomagania, no to myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie nim dojechać. Hamulce w porządku, przerzutki działają bez zarzutów. Także no, wszystko tak naprawdę do tej pory na plus, oprócz tego, że moja nieprzyzwyczajona pupa do jazdy na rowerze zaczęła już odczuwać pierwsze bóle, pomimo tego, że to siodło jest naprawdę duże, wygodne, takie skórzane, więc no, cała pupa się na nim mieści i jest to wygodne, tak? Aczkolwiek nieprzyzwyczajenie robi swoje. Słuchajcie, dodatkowo jest lampka stopu z tyłu, więc w momencie, kiedy naciskam hamulec, zapala się czerwone światełko, więc ktoś, kto jedzie za mną, to też wie, co w danym momencie będę robić. Moje wrażenia są tak naprawdę no, jak najbardziej na plus. Ja jeszcze bardzo chętnie sobie nim tutaj dzisiaj pojeżdżę. Dopóki mi starczy mocy, to będę jeździć ze wspomaganiem, a później zobaczymy, co będzie dalej. Oczywiście, ile wytrzyma moje siedzenie, to tyle dam radę. Wysokości kierownicy, słuchajcie, zmieniamy sobie tutaj właściwie użyciem tylko tego pokrętła, więc możecie sobie w każdym momencie dostosować wysokość tej kierownicy do własnych potrzeb. Jak chodzi o siodło, to samo. Bardzo wygodna regulacja, też góra-dół. W każdym momencie zmienicie, jeżeli wam się okaże, że coś niewygodnie. No i tutaj pod spodem jest jeszcze taki bardzo wygodny przełącznik, który nam daje możliwość dostania się bez problemu do baterii. Mogę wam też pokazać, jak łatwo jest po prostu wyciągnąć baterię z tego roweru, żeby zanieść ją sobie do ładowania. Rower możemy zostawić gdzieś, nie wiem, pod domem, pod biurem, tam gdzie się nam bateria skończy i zobaczcie. Podnoszę tylko siodełko, przekręcam kluczyk i wyciągam baterię, zanoszę ją do ładowania, a rower zostaje w miejscu, w którym jest mi wygodnie go po prostu pozostawić. Także myślę, że to też jest bardzo fajny dodatkowy element, że jest to po prostu tak łatwo skonstruowane wszystko. To do łatwości montowania i demontowania tego koszyczka, to zobaczcie. Tutaj mamy taki element, który łatwo jest nam po prostu tutaj zaczepić w to miejsce. I tak samo łatwo się go demontuje. Mów głośno, dobra? Więc jeżeli chodzi o jazdę tym rowerem, to tak naprawdę była dla mnie sama przyjemność. Sama przyjemność było przejechać tą trasę w ogóle, którą zazwyczaj przepływamy łodzią, rowerem, bo to też inne doznania, czuć te zapachy, ten powiew wiatru we włosach. Fantastyczna przygoda. Rower się spisał przewygodnie, fantastyczny. No dla mnie na pewno to była jedna wielka przyjemność, także wam serdecznie polecam.
Dodatkowo, że w tym momencie macie też promocję na ten rower, jest 900 zł tańszy od normalnej ceny, jest także konkurs, link będzie oczywiście w filmie, można wygrać też taki rower, więc patrzcie tam, czytajcie i bierzcie udział w konkursie. Myślę, że do kogoś taki rower powędruje i ta osoba będzie bardzo zadowolona z posiadania go i możliwości użytkowania. Polecam serdecznie, jeździcie, pływajcie, odwiedzajcie Mazury. Cudowny region i wiele możliwości spędzenia wolnego czasu tutaj. Jeszcze Wam zostawię moje spostrzeżenie, bo udało mi się wrócić. Jak widzicie, jestem już w porcie. Za nami, za mną w zasadzie nasza łódka. I tak, wracałem z tego Giżycka, mamy przejechane 27,7 km, cały czas leciałem na piątce. Były górki w tą stronę, wtedy wspomaganie wynosiło 400-500 W. Naprawdę ten rower tak naprawdę sam pod tą górkę nas wypychał, nie trzeba było się w ogóle męczyć. Jechałem na piątce, bo chciałem po prostu zobaczyć, jak będzie wyciągał pod te górki, jaką prędkość maksymalną osiągnę. No to osiąga przy wspomaganiu tak prędkość około 30 km na godzinę. Zobaczcie, wcale tej baterii nie ubyło. Nie pamiętam, ile było w ostatnim pliku, ale tutaj już po przejechaniu, po wróceniu mamy 19% baterii i jeszcze dystans, jaki moglibyśmy pokonać, z tego co mi się wydaje, to jest 27 km. Także naprawdę bardzo to wygląda imponująco. A, bardzo fajnie się przełącza, na przykład jak już skończy się górka i rower wyczuje, że już nie potrzebujemy takiego wspomagania, to bardzo płynnie po prostu odcina ten dopływ mocy i to tak fajnie wszystko jest, że nie rzuca nami po prostu na tym rowerze, tylko jest to tak optymalnie, liniowo, ładnie zrobione.